Thank you.
Stalin, Ostrów Wielkopolski. Jeśli chodzi o pierwszą rundę, w 14 kolejce spotkały się oba zespoły. Polfarma wygrała 95-72. W Starogardzie Gdańskim najskuteczniejsi zawodnicy tamtego spotkania. Polfarma, Milan Milovanowicz, 27 punktów, zawodnik grający z numerem 31, Marcin Figer, Jakub Szenk, grający odpowiednio z numerem 9 i 55 po 12 punktów. Jeśli chodzi o drużynę GTK Gliwice, Jonathan Williams zdobył w tamtym spotkaniu 23 punkty, Maverick Morgan dołożył punktów 12. To było w pierwszej rundzie podczas 14 kolejki. W tej chwili czas na 29 kolejkę koszykarskiej ekstraklasy. Ostatni mecz Gliwica, Gliwica u siebie. W Gliwicach rozpoczynamy ostateczne odliczanie do dzisiejszego meczu. Zobaczcie, że ktoś może mieć kogoś do podbijania. Historyczny sezon, nie tak jak widzę, pierwszy sezon w Ekstraklasie, to nie minie, Energia Basket Ligi, 10 zwycięstw, wariowany czas, pierwsze mecze, wszystkie wygrane na wyjeździe, później maraton spotkań u siebie, wspaniałe spotkania w styczniu 2018, trener Paweł Bukiewicz, wybrany trener miesiąca, w tej chwili ostatni mecz. Gliwica, jeszcze jedna kolejka oprócz dzisiejszej pozostała koszykarzom, jeśli chodzi o sezon regularny. W najbliższą niedzielę, 22 kwietnia, serdecznie zapraszamy Tępy regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Dąbrowie Górniczej, GTK. Gra na wyjeździe MKS Dąbrowa Górnicza, gospodarze 17:45. W tej chwili serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa, żeby na żywo podczas ostatniej kolejki sezonu regularnego dopingować gliwickich koszykarzy. 9 minut 15 sekund do rozpoczęcia spotkania. Hasło przewodnie dzisiejszego dnia, podsumowanie sezonu 2017-2018. Podsumowanie historycznego sezonu, pierwszego sezonu GTK Gliwice w Ekstraklasie. Wiecie, dzisiaj go nie listuję, nie? Bez numeru z tyłu, takie...
6 minut pozostało do rozpoczęcia meczu. 29. kolejka koszykarskiej Ekstraklasy Energa Basketliga. JDK kontra Polfarma Sarona Gdański. Powoli rozpoczynamy prezentację zespołu. Prezentację rozpoczynamy od drużyny gości Polfarma Starogard Gdański. Z numerem 6 Daniel Gołębiowski. Z numerem 7 Adam Ręk. Są chłopaki, tak jest. JTK Stars Basketka. Zawodników podczas prezentacji wprowadzają młodzi adepci koszykarscy. Z numerem 6 Daniel Gołębiowski. Z numerem 7 Adam Ręk. Z numerem 8 Piotr Dąbrowski. Numer 9 Marcin Figer, kapitan zespołu. Numer 10 number 10 Thomas Davis. Numer 24 number 24 Nikola Jeftić. Numer 27 Filip Pryfer. Numer 31 number 31 Milan Milovanowicz. Numer 44 number 44 Aleksander Radukic. Numer 55 Jakub Brzeń. Trenerem reprezentacji Polfarma Starogard Gdański pan Milija Bobicewicz. Asystentem trenera Jarosław Drewa. Szanowni Państwo, przed Państwem Polfarma Starogard Gdański. Gorące brawa wprowadzeni przez zawodników projektu JTK Stars Basket Cup. Szanowni Państwo, 29. kolejka koszykarskiej Ekstraklasy. Czas na prezentację drużyny gospodarzy. JTK Gliwice, Gliwickie Towarzystwo Koszykówki. Z numerem 2 Michał Jędrzejewski. Numer 4 Marcin Salamoni. Numer 5 Marek Piechowicz. Numer 11 Kacper Grabański. Numer 13 Paweł Zmarzak, kapitan zespołu. Numer 21 number 21 Quinto Hooker. Numer 22 number 22 Gregory Morgan. Numer 23 number 23 Lukasz Pajza. Numer 25 Damian Pielo. Numer 57 Łukasz Rabajczak. Trenerem zespołu JTK Gliwice pan Paweł Górkiewicz. Asystenci Stanisław Mazalek, Michał Krzysztof. Kierownik zespołu Łukasz Kopera. Przed Państwem Gliwickie Towarzystwo Koszykówki JTK Gliwice. Sędziowie dzisiejszego spotkania Adam Wierzman, Łukasz Jankowski, Karina Kamińska. Komisarz spotkania pan Grzegorz Cieplicki. Wspiera polską ligę koszykówki.
Chinchash BO, we exchange the world. Energia daje energię, wciąż sięgasz po więcej, napędzamy myśli serce, daje energię. Czarna pierwsze piątki, oto zespołu Starting Lineups, Jirte Kadziwice, pierwsza piątka, numer 4 Marcin Salamonik, numer 11 Kasper Rabański, numer 21 Number 21 Quinton Hooker, numer 22 Number 22 Mary Morgan, numer 23 Number 23 Lukasz Paliza. Pierwsza piątka drużynie Polfarma Staroga Gdańsk Starting Line, numer 6 Daniel Dołębiowski, numer 10 Number 10 Thomas Davis, numer 24 Number 24 Nikolaj Wicz, numer 31 Number 21 Milan Milovanowicz, numer 55 Jakub Szeń. Pierwsze piątki zespołu na parkiecie. Jeszcze jedna informacja natury technicznej. Kierowca białego busa. Kierowca białego busa zaparkowanego przed halą. Ochrona nie podała numerów rejestracyjnych. Proszono o przeparkowanie samochodu. Bus. Biały bus przed halą. Prosimy kierowcę o przeparkowanie samochodu. Dzieciaki bezwzględnie prosimy o przeparkowanie. Osoby chcą wyjechać z miejsca parkingowego. Rozpoczynamy pierwszą kwartę meczu. JPK kontra Polfarma. Pierwsze wszechnienie osobiste za Rodnika. Lewarz odrobiony Kasper Radwański, numer 11. Pierwsze przewidzenie osobiste zawodnika.
first personal foul. Number 21.
Punkty zaliczone, numer 31, numer 31, Milan Milovanowicz. Pierwsze przebicie osobiste zawodnika. Zmiany w zespole. Pol Farmy na boisku z numerem 44, Premier 44, Aleksander Radukic z numerem 8, Piotr Dąbrowski. Dodatkowy rzut wolny, Maverick Morgan. Maverick Morgan, akcja 2+1. Milan Milovanowicz, drugie przewinienie osobiste zawodnika w second personal. Pierwsza zmiana w zespole GTK na boisku z numerem 25. Damian Pyro. Thank you.
Jeflicz. Pierwsze przebicie na zapiskę zawodnika. Jednocześnie piąty fał ze swojej parcie. Kara w ważu tygodnia. Ostatni w tym sezonie, rzuty z połowy. 500 zł.
Kumulacja, plus. Zrogarek Marcin Bestina, do wygrania. Motorem do pierwszej firma. Szyb Center, Lice. Lice, Kibuła 4, Kibuła Fotografia, do drugiej, 3D, wszystko to. Centrum Gliwic. Tych z Państwa, którzy złapali piłeczki, zapraszamy. Przerwy między drugą a trzecią kwartą. Bezpośrednio po zakończeniu drugiej kwarty. Na środek parkietu. Rozpoczniemy ostatni w tym sezonie konkurs rzutów z połowy. Nagroda finansowa plus atrakcyjna nagroda rzeczowa. Zegarek Marcin Bestina. Do wygrania w konkursie. Sponsorem konkursu firma Szyb Center. Przesyłki kurierskie, handlowe i zagraniczne. Poligrafia, reklama. Wszystko to w centrum Gliwic, ulica Kibuła 4.